Zobacz, jak odbija. Ja mogę go przebić, ty. Akurat tam... Oj, multi. Znalazłeś jagodę. Już zrobiłem dwa uniki, kurna. Jebut po tobie. No. O! Co się stało, multishow? Jest skin, o co ci chodzi? Zrobiłem fraga. 200 damage'a. Coś mówiłeś, Dedu? No nie! A ja coś powiedziałem na początku tej bitwy, że to od nas zależy, czy wygramy. Zaprosiłeś ty mnie, czy ja ciebie? O, to tobie wysłałem. Dostałem zaproszenie od takiego poważnego czołgisty. PNE, kurde. YouTubera poważnego. Właśnie, musimy kiedyś znowu zrobić jeden na jeden. Tym razem PNE kontra Kiesto. Który klan jest lepszy? To będzie, jeszcze nie było. To będzie ostateczny pojedynek klanów. A słyszałeś, że Santi się rozpadło? Tak, widziałem. Ja no śledzę to, co się dzieje na fejsie, na 3xerach. No, dzieje się, kurde. Dobra, wybieraj pierwszy, jesteś młodszy. W takim razie zaczniemy sobie na bogato od dziesiątki. Halo? Dobra, bo herbatę piję ze sokiem malinowym. O ty kurde, dlaczego się nie podzieliłeś? To przyjedź daleko, nie masz. Nie, a tylko 3 godziny autobusem. Tak. Od ciebie to jest 29 km, może z 3 dychy. Wybrałem czołg. Widzę. No nie wiem. Jak tam choinka twoja? 9 poziom cały czas, nie mogę złapać na 10. Brakuje no bo mi się nie da. Nie no, musi się dać ludzie. Gdzie jest ten mój czołg? Nie no, da się, to fakt, tylko że trzeba mieć trochę szczęścia albo iść według tej rozpiski. A mi się nie chce trochę. O. A ja nie idę według rozpiski, bo mi się nie chce i tak sobie robię. Najlepsze było to, jak 3 razy pod rząd mi się trafił czubek na choinkę, nie? Na 5. O, no to ja identyczną sytuację miałem. Identycznie na nagraniu. No, na początku w ogóle nie mogłem mieć, a jak już dostałem pierwszy, to dostałem 3 od razu, kurde. A myślałem, że to jest tak, że trzeba będzie koniecznie kupować te paczki, żeby skończyć to, żeby było łatwiej, ale jak zobaczyłem twój film, to stwierdziłem, że jednak nie. Nie, można mieć kurna pecha i nawet kupując nic nie dostać. Ale ci powiem, że od jutra będzie taki zestaw, że możesz kupić sobie konkretnie to, czego ci brakuje. A, ale liczyłem, że dadzą może jakiegoś tego, kartofla albo coś, bo kartoflem to bym nie, tak jak na ruby, nie bym nie pogardził, ale na razie cisza. Nie będzie, nie ma takiej opcji, nie pozwalam. No widzisz, a ja bym bardzo chciał, bo się nie mogę doczekać na MK od ciebie już od nie wiem kiedy, odkąd w sumie chyba... Oj tam, szukasz dziury w całym. To już będzie tak chyba, nie wiem, 2 lata chyba? Ej, no, jeszcze poczekasz kolejne 2. Nie wiem, prędzej już sam bym sobie MK zrobił, jakbym kartofla miał. Ja nie mogę wbić Mki. Dzisiaj zagrałem fajną bitewkę, to dostałem drugiej klasy w ogóle. Na kranie czy na kartoflu? Na kartoflu! Ten już bije tym OP-czołgiem. Jakim OP-czołgiem? To jest słaby nie, czołg. Nie, serio, jak patrzyłem, jak te pociski lecą, zwłaszcza na CW, jak tam grałeś i robiłeś po jednym strzale z damage'em. No, zbaczata. A powiem ci, że naprawdę ten czołg, on jest dobry, ale naprawdę to jest... To nie jest takie proste jak beczką. Beczka wyjeżdża i robi damage. No to dziwnie lecą te pociski. No strasznie, co nie? I wiesz, jaka jest penetracja na kumulu? 300. Ja wiem, że zaraz ktoś powie, 300 to jest dużo, ale 9 tier ma 330 T5-4, więc ja porównuję to w ten sposób do innych czołgów, prawda? To jest mało w porównaniu do innych. Harta strzeliła. No jest tych hart kilka sztuk. Tylko że to 2Z 132. Kurde, była taka fajna bitewka. Jak pancera, nie wiadomo gdzie jest jak pancer, nie? Nie. Jedna arta strzeliła jeszcze.
Dobra, jest jak pancer. To dobrze, że u ciebie. Nie, nie, nie jestem miły. Nie, 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 nie o to chodzi. Jesus. Jak tam dedu? T30. Wygrasz? Artak AD. No i zaczęło się świetnie. Tak naprawdę bitewka zwalona przez Artę. Na dzień dobry. Umieram. Nie umieraj, no weź, nie bądź taki. STB po mnie przyjechał. Kurde. To zaczyna mnie ciekawie. No i co ci poradzę? STB dobrze od nich zagrał. Wykorzystał to, że wyjechali na mnie z T30. Nie dałem rady. Szkoda, bo tam można zawsze było coś więcej. Za 2000 zrobiłem nic. Kurde. Też padnę. No ja, jeśli chodzi o drogę do krana, to jestem na razie na szóstym tierze się jakoś tak. Gram, bo gram, ale... No dobra, na szóstym tierze, ale robisz tą linię, tak? Tylko po prostu no nie jedzie tak szybko. Masz po drodze kilka słabych czołgów, więc to nie jest tak, że... Znaczy, powiem LOL, ci, nie mam... To weszło! Nie mam też takiego ciśnienia na te... Nie wiem, jak ten strzał ci wszedł, no nieważne. Nie mam takiego ciśnienia Skill. też na te pojazdy. No, no. Nie mam takiego ciśnienia na te pojazdy. Nie no wiadomo, no bo po co miałbyś mieć ciśnienie, tak? To nie są jakieś tam OP czołgi, więc... A nawet jeśli by były, to co? No wiesz, teraz też troszkę czasu muszę poświęcać, jak z tego co mam do dyspozycji, nagranie na okręty, bo w okrętach też masz teraz ofertę. Zamiast chyba czekać 4 razy więcej za wygraną. Doświadczenia to jest bardzo znaczące, nie? Zwłaszcza, że tam możesz sobie jeszcze dorzucić sygnały, które ci, te takie flagi, nie? Które ci zwiększą ilość doświadczenia. Walniesz sobie kamuflaż, który też powygrywałem z tych kontenerów, który ci zwiększa ilość doświadczenia i zgarniasz naprawdę fajne ilości expa za taką bitewkę wygraną. No tak, no ja w ogóle to widziałem, że tam są jakieś takie flagi popularne i tak dalej. Tak, w okrętach jest dużo ciekawych rozwiązań, które spokojnie można by wprowadzić do czołgów i myślę, że byłoby bardzo, bardzo fajnie. No nie pykło nam niestety, ani na twojej, ani na mojej flance. Tu to cię Artę zaraz zdejmie. Co ty nie powiesz, musisz się cofnąć, co nie? Ale STB1 zaraz tutaj się wychyli. O, ten koleś nie wiem jakiego jest koloru, bo nie mam XOM-a, ale... O, spotnął mnie. Ale dobrze, bardzo zagrał. A tą wieżę Kranwagena w ogóle da się przebić, nie będąc Artą? Da się. Wchodzi czasami. Bardzo trudno, ale da się. Jeśli o to pytasz. No dobra, niech ten... Wychodzimy? No tak, tak. Wyjdźmy, wyjdźmy. Iść sobie swój czołg teraz upragniony jakiś. No to wezmę siódemkę, bo tam tą tego TDK. Rozumiem. Ja zastanawiam się, czy mam wziąć prezent od Wargamingu, czyli Krupa. Bierz prezent od Wargamingu. Ale chyba coś kurde mnie nie przekonuje. Ja emkę zrobiłem. Masz emkę? Nie, ja nawet nie mam bitwy jeszcze tym. Taki na prezent. Koncie, w sensie, tak. No, nawet taki prezent to ja chyba podziękuję. No, tylko peczogi. O, dziewiątki. O, dobra mapa. O, coś postrzelasz na pewno. A jak to wygląda? Jak nie grałem tam w ogóle. A to nie grałem, ale nie pamiętam w ogóle, co to jest. Ta siódemka to jest strasznie szklany pojazd. Bardzo często pada silnik celowniczy. W ogóle bardzo często coś w nim pada. Najczęściej silnik.
Trochę jestem zawiedziony, bo szóstka nie była taka zła. Siódemka może też nie jest zła, bo penetrację ma tutaj 210 na zwykłym pocisku, 250 na goldzie, więc jak na siódmy tier to są fajne wartości, ale masz 240 uszkodzeń na strzał, co jest no tak Mało szału na nie. siódemkę, mało na No, siódemkę. oczywiście są te deki, które po tyle strzelają, ale mnie najbardziej denerwuje, że przy tak niskiej alfie masz tutaj czas skupiania 2-3. To jest za długo. No dobra, a jeszcze raz powiedz, ile było pennę, bo zapomniałem już. 210 i 250. Na siódmy tier, 210 penny. No ja wiem, że mogę wybrzydzać, ale to nie jest też dużo przy tej alfie. No No tak. nie, no bo znaczy, tu masz więcej niż na prezencie od Wargamingu, natomiast mniej niż na Skorpionie Amerykańskim. Dokładnie. W ogóle tego Ale. niemieckiego TDK to weź w ogóle nie porównuj, bo to jest shit w porównaniu do wszystkiego, co nie? Co się rusza, co jeździ, to jest shit po prostu. Problemem tutaj jest czas skupiania. Tylko i wyłącznie, gdyby on miał 2 sekundy, to ten TDK by dużo zyskał. A 2,3 to jest za dużo. Chyba, żebym strzelał za 300 na przykład, to wtedy tak, ale przy 240 No ta, no uszkodzeń średnich. 300, to by było fajnie. Jak setka taka normalna. No, ja ciekawy jestem tego TDK Premium szwedzkiego. Oni muszą coś w nim zmienić, bo na razie to nie jest interesujący pojazd, jak patrzyłem. No nie wiem, mi się podoba. Ale nie usądzisz, że te czasy skupiania 3 Ale to nie będzie sekundy? 3 sekundy, to będzie 1,5 sekundy w normalnym trybie. A no to chyba, że tak. No to jeżeli tak Nie będzie, to mówię, okej. nie wiem, czy będzie 1,5 teraz, ale tak to wygląda w Szwedach, że jak masz 3 sekundy, to jest tak naprawdę 1,5. Jak była cenność 0,4, to była cenność 0,2 tak naprawdę lekko No pod. to jeżeli będzie tak, jak mówisz, to wtedy jestem na tak. Na 90% tak będzie według mnie. I depresja pewnie będzie minus 11 stopni. No i oczywiście, co mogę jeszcze powiedzieć o tym TDK-u, jak i o Medzie, że ma jedną wspólną cechę, łyka odarty za wszystko. Ginę. Nie gin. Niestety cały team sobie tutaj wyjechał. Ich Tam. dziewiątek. Trzy dziewiątki wyjechały tutaj. I jakiś opeczok widzę tutaj. O. No nie. Dobra mapa. I bez No zaraz. właśnie. Dobra mapa dla mnie, bardzo dobra. No dla ciebie tak, dla mnie. Ja wolałbym. Ja No dla piątki ciebie mają to lepiej. nie, no wiadomo. Tutaj to tylko E5, kurde. O, a piąteczka. Ewentualnie IS-7, ale tam problem z depresją jest. Ja mam jeszcze stopień gorzej, nie? Przecież. A No i brakuje mi, wiesz, nie że no. masz jeszcze słabszą. Chciałbym, żeby za jakiś czas WG dało drugi zestaw misji, bo na razie jestem na etapie robienia takich misji w World of Warships. I fajna sprawa, już kończę ten taki prostszy zestaw misji. Ale tu już we WoCie by się coś przydało też. Ale mówili o tym ostatnio, że priorytetem dla nich jest zmienianie jeszcze obecnych misji, a dopiero potem będą kombinować. Czyli no rok przynajmniej bym liczył na to, że to jeszcze zajmie sporo czasu. Okej. Także nie nastawiałbym się. Choć uważam, że też to jest trochę beznadziejne, że tyle czasu minęło, a oni nie mogą wprowadzić misji, prawda? Już nie mówię, że na kolejne jakieś 4 czołgi, ale coś, Na jakiś jeden kolejny nawet, co nie? dodać. Nie musi mieć dycha, ale na jakąś 8, 7. No, przydałoby się, no bo to trochę smutne jest, kurde. Chociaż no teraz mamy co ekspić akurat, bo weźmy nowe linie, ale. Znaczy no Hehehehe. ty to już oczywiście se wyekspiłeś jak Milord za Frieza. Nie, ale misje były fajne, tylko żeby były takie normalne misje, a nie takie głupie typu podpal 7 czołgów. No to było dudu. Patrz, we mnie wjeżdża nasz, nie wiem dlaczego. Dobrze, że odbiłem. O, miło. Patrz, on dostał ładnie. Patrz, przegraliśmy na Westfieldzie, niemożliwe. Nasz Batchat jest bardzo, bardzo miłym graczem. Widzę, że ci pasuje. Dziękuję mu bardzo. Darek, jesteś naprawdę moim mistrzem. Wjechałeś we mnie wcześniej, wjechałeś mi pod celownik i jeszcze zablokowałeś się za 7. Darek, łowca szparek. Mam nadzieję, że jest zadowolony z siebie.
stopień 4 również nie chce mi pomóc. Szkoda, że 260 nie ma ten stopień popuszczania więcej. Kurna. Nie, no nie mogę, kurna, grać. No ja pierniczę. Nie da się grać w takich warunkach. No jeden cię blokuje, drugi cię blokuje. Ludzie nie wiedzą, że to nie ma w ogóle wieży chyba, bo ja nie mogę się tak obracać jak czołgiem, jak oni. O Boże. Potrzebuję przestrzeni, no. Do życia. Może być i do życia. E5 to mi nic nie zrobi, nie ma takiego działa, jak IS. Ojej, biedny Andrzej. O, dobrze, dedu. Wyczuwam skilla. No właśnie, po tym jak powiedziałeś, przyjąłem i nie oddałem. No to powiedziałem, że wyczuwam skilla. Chciałem wykończyć tą tę 49 i nie wyszło. Się kręcisz w tym? Niestety to jest taki trochę problem tym pojazdem, ci powiem. Często się kręca, a nic z tego nie wychodzi. Że się musisz kręcić jak smród po wieczach, wiem. Kurna, wchodzi im idealnie. Ale ty wciąż się w niego, czy on w ciebie? Im we mnie. Ty, piątka multi na lewo. Kurna, teraz ja się da. Dobra, jakoś tą E5 może zniszczę. Wierzę w ciebie, Dasiana, jesteś zdolny. Nie wierzę w to, to działo czasami. W dupę. Dobra. Ładnie. Ta dziesiątkę będzie trzeba ubić, bo... Nie mogę, bo lodówka tam celuje jeszcze z kapa. Ja poluję na piątkę, jak się wychyli, to powinno dostać. Ale jeszcze zależy od kilku toczników. Ja postaram się te 10 załatwić, jak tylko burzaka załaduję. Z kapa strzelają. Kumam. Ja pierdzielę. Że IS-5 mnie przebija jak chce. Załatwisz tą piąteczkę? Nie, jeszcze IS-5 najpierw. Powiedz mi, jakie... Dobra, jak ta piątka by strzeliła, to bym... Kurde, dobiłbym ją.
żeś mi wjechał. Dobra, spoko. No nie spoko, prawie cię zdjąłem. No ale nie zabiłeś mnie, więc... To zresztą nie raz już ja cię zabiłem, więc byśmy byli kwit. A no tak, tylko ty to robiłeś specjalnie, więc... No nie, w Wisie Szóstym cię zabiłem niespecjalnie. Aha. Powiedzmy. No. Ileś nastukał? Nie powiem, bo mało powiesz. No nie, no pewnie z piątkę masz. Nie powiem. Siedem? 10 od razu, kurna. Wiesz, przykład z FPK. Kto tu we mnie strzela? T30 ma full HP, wyjechałby, przyjął i pierdyknął. Nie, dlaczego ludzie nie boją się grać na HP-ki? Ma mało HP, o co tobie chodzi, powiedz tym? Ładnie ci weszło. No we włas. Ale dałem ciała, mogę mieć ładny wynik. Teraz nie weszło. No wyjechał w końcu, nie gadaj. O. No teraz ja dałem się. Wystrzelałem tyle goldowych pestek, że aż ja wstyd. Wywaliłem wszystkie, jakie miałem. Aż wstyd normalnie. Aha. Dobra, jestem tak słaby tym tydekiem. 13 przebić, 24 wystrzelane. Ale... Ten, expa masz więcej ode mnie, ale chociaż porównywalnie mamy i expa i damage, więc daliśmy radę w końcu. No, powiedzmy.